Poznajemy środowisko programowania Balti. Program Balti jest dydaktycznym środowiskiem programowania dostępnym bezpłatnie w internecie. Ze strony sgpsys.com można pobrać bezpłatnie program, zainstalować go u siebie na komputerze. W Balti programy tworzymy z elementów graficznych, odpowiadającym poszczególnym instrukcjom. Podstawowym elementem programów tworzonych w Balti jest scena. W trybie budowania tworzymy własne sceny, umieszczając na nich przedmioty z banku przedmiotów. Aby usunąć przedmiot ze sceny, należy przeciągnąć go i opuścić poza obszarem sceny. Aby skopiować przedmiot znajdujący się już na scenie, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu, w którym ma być już umieszczona kopia przedmiotu. Jeżeli przedmiot umieszczony na scenie opuścimy na inny przedmiot, to pierwszy przedmiot zostanie zastąpiony drugim. Aby całkowicie wyczyścić scenę, należy kliknąć Wyczyść scenę. W kolejnym trybie Czarowanie, podobnie jak w trybie Budowanie, możemy tworzyć własne sceny. Tym razem jednak zamiast samodzielnego umieszczania przedmiotów na scenie, wydajemy polecenia czarodziejowi Balti. W przejściu z trybu Czarowanie Balti pojawia się zawsze w lewym dolnym rogu ekranu. Sterowany jest za pomocą ruchu w lewo, w prawo bądź idź naprzód. Aby czarodziej wyczarował dany przedmiot, należy kliknąć polecenie Wyczaruj z wyborem, które otworzy bank przedmiotów. Jeśli czarodziej ma wyczarować kilkakrotnie ten sam przedmiot, nie potrzeba wybierać go z każdego banku za każdym razem. Wystarczy kliknąć ostatnio wybierany przedmiot, który pojawia się obok polecenia. Tworzenie własnych programów umożliwia tryb Programowanie. Instrukcje tworzące kody programu reprezentowane są przez elementy wybierane z panelu poleceń i przedmioty z banku przedmiotów. W programie Balti powtarzające się polecenie możemy połączyć w blok i umieścić w nawiasach klamrowych. Przed nawiasem otwierającym należy umieścić elementy, cyfry określające liczbę powtórzeń. Teraz wyjaśnię, w jaki sposób będziemy programować historyjki w środowisku Balti. Przenosimy się z powrotem do trybu Budowanie. Tu wybudujemy naszą scenę. Ja taką scenę już mam stworzoną. Leśniczówkę wybudowałam z przedmiotów, które znalazły się w banku przedmiotów. Następnie będę chciała zapisać ją w odpowiednim do tego przygotowanym folderze. Musi to być folder konkretnie wybrany pod naszą historyjkę. Ja nazwałam ją historyjka, a następnie zapisałam scenę pod nazwą las. Kliknę przycisk z nazwą sceny, aby przenieść z trybu budowania do programowania naszą scenę. Ustawiam ją na obszarze roboczym, a następnie zapisuję program pod tą samą nazwą i w tym samym folderze co scenę. A zatem zapisałam w folderze historyjki i pod nazwą las. Na końcu programu warto umieścić polecenie Czekaj. Jeśli tego nie zrobimy, okno z programem zamknie się natychmiast po jego wykonaniu. Na lekcji wykonywaliśmy do tematu 6 zadanie z punktu 3, strona 67. Zaprogramowaliśmy historyjkę, podczas której Balti w pierwszym rzędzie posadził las. Następnie przeszedł na drugi rząd. Posadził kolejny las. Jednak zmodyfikowaliśmy program tak, aby w drugim rzędzie od dołu co drugie drzewko zostało zastąpione czerwonym grzybkiem. Następnie Balti dosadził las w trzecim rzędzie od dołu, a w czwartym rzędzie dosiał trawnik. Po wykonaniu pracy Balti powinien otworzyć drzwi leśniczówki, wejść do środka, zniknąć za drzwiami, zamknąć je za sobą i zapalić światło w oknie z prawej strony. Następnie napalić w piecu i po 3 sekundach z komina powinien wylecieć dym. Proszę, przeanalizuj jeszcze raz ten program i spróbuj wykonać go samodzielnie. Powodzenia!
Thank you.